witajcie ludziska. Tutaj oczywiście kłania się wam Luca Sonato. Po przeszło miesiącu nie nagrywania już, ale również teraz, że ponownie wracamy do akcji. Cóż, jedni czytali, są pewnie tacy, którzy weszli, przeczytali i rozumieją możliwe, czemu nie nagrywają przez nawet już miesiąc czasu. A ci, co nie czytali albo nie mieli okazji czytać, to jak krótko po prostu były pewne sprawy, które po sumie do tego zmusiły. Coś tu dość dużo sprawdzianych kartkułek w szkole, konkursy różne, z czego w sumie konkursy oczywiście dla mnie się jeszcze nie skończyły. Ale dlatego, że w sumie w kwietniu na 3 dni na ogólnopolski na Olimpiadę Dolnej Katolickiej też wyjeżdżam. 18 kwietnia na decyzjalny etap ogólnopolskiego konkursu biblijnej. Więc dla mnie to się jeszcze nie skończyło, ale do kwietnia jeszcze trochę czasu mam, a nagrywanie nie może być odkładane w nieskończoność. Pytania oczywiście wziąłem z tego ostatniego odcinka z Q&A 2, tego 9. Było ich razem nawet 10. Gdzieś w międzyczasie doszły jakieś różnorodne pytanka. Dawno nie odpowiadałem, więc jeżeli coś nie wyjdzie, coś źle zrozumiecie, coś nie tak, przepraszam bardzo, muszę powoli znowu nabrać dobrej sprawy w nagrywanie. Więc zacznijmy już. Od pytania, miałeś kiedyś dziewczynę? Które będzie najkrótszą powiem, to jedno powiem słowo nie. Pytaniem drugim jest, ile zrobisz pompek? Cóż, tak bez zatrzymywania się przez odpoczynku, to może będzie około 20 da radę. Bez takiego zatrzymywania się odpoczynku, to około 20 mówię. W miarę na WF-ie to jeszcze idzie zrobić. Pytanie kolejne, w sumie nawet nie pytanie, czy bo opowiesz jakąś przygodę życia? No w sumie mogę tu uznać zapytanie. Bo w sumie ktoś by się dowiedzieć, czy miałem jakąś przygodę życia? Gdybym teraz wiedział, są pewne rzeczy, o których mógłbym powiedzieć, ale w większości byłyby to przygody mowy, czy jakieś akcje, o których nie za bardzo bym chciał wspominać publicznie. Są pewne rzeczy, które chciałem zachować dla siebie. Ale gdybym teraz miał sobie przypomnieć coś, chwilkę by mi to zajęło. Więc nie zapewne, nie jestem teraz pewien, co to mogło być ciekawego. Czy to jakieś przygody leśne, jakieś zwiedzanie na plac, coś tam. Nie, to jest dość ogólne. Niestety. Albo jedno. Nie, no coś bywało. A to chyba, no, ty kojarzysz kiedyś taką za młodu przekładankę w kukurydzy. No, kojarzę. No, żeby tak się fajnie przekraść, żeby nikt mnie nie spostrzegł. No, to było po prostu ciekawe. Ta kukurydza dobrze mnie maskowała, a sam też cichutku się bezszelestnie w miarę przechodziłem. Kojarzę to. Nie jest może to jakieś coś super, ale nic na razie ciekawszego nie kojarzę na obecną metę. Co tam dalej mamy? Czym się różni HWDP przez CH od HWDP przez samocha? No pierwsza różnica zasadnicza, pisowni. W sumie, jeżeli miałem zaskuty rozwijać, kiedyś to sam, to HWDP przez samocha. Kiedyś słyszałem, jak ktoś sobie to tłumaczył Hugwart do Polsat. No kiedyś to może miałem z tego, może nie taka beka, ale też było to trochę zabawne. Na pewno widzę, że wpisał to na pierwszy rzut oka. Wydaje się, że ze znaczenia, bo nie wiem, co znaczy to przez CH. Nie jestem pewien, czy to nie było jakieś słowo trochę tam gdzieś wulgarne, czy jakieś, no, niestosowne. Możliwe, że to się to różni po prostu, że jedno jest takie mniej szkodliwe, a drugie jakieś takie słowo niestosowne, wręcz wulgarne, jakby ktoś się nazwał. Chociaż tu nie mam pewności, naprawdę. Nie zagłębiłem się w te skróty. Dalszym pytaniem jest, co znaczy JP? No, w to się trochę zagłębiłem. Gdzieś po prostu, może nie, może to jakiś czas temu, ale gdzieś to skojarzyłem sobie. I znalazłem znaczenie jakoś takie wulgarne nawet, obrażające policjantów. I na jakieś, no, że jakiś jestem chyba posłuszny, jestem, nie wiem, jakimś tam jeszcze. Że w większości, no, żeby wymigać się od jakichś problemów związanych ze stróżami prawa. Mniej więcej to o tym tutaj chodzi. Dalsze jest pytanie, kto był najbardziej mądrym królem Polski? Cóż, czy ja tam teraz wiem, wielu było mądrych, którzy zasłużyli się. Nie wiem, w jakim sensie to miało być pytanie dokładnie, czy jakoś o inteligencję, bo niby władcy, ale nie każdy był idealnie wykształcony. No w sumie takim wykształconym dobrze był Jan III Sobieski, który na ten moment w wieku 45 lat
A wykształcony podobno był. Skończył parę uniwersytetów, jeździł za granicę. Więc mogę jego uznać za jakiegoś wykształconego, ale nie wolno zapomnieć o Stanisławie Augustie Poniatowskim, ostatnim władcy elekcyjnym Polski, też wykształconym, mający duży wpływ na rozwój i kultywowanie oświecenia w Polsce. Więc nie można o nich w ogóle zapomnieć. Co tam mamy dalej? Zrobił z kimś z widzów live'a? Może, nie wiem, naprawdę. Nie planowałem na razie czegoś takiego jeszcze. Próbuję sobie powoli wszystko po kolei, jeżeli chodzi o nagrywanie. Ustabilizować, poukładać, no, mniej więcej wszystko. Nic na razie jakiegoś live'a nie planuję w najbliższym czasie. Nie wiem, naprawdę, może coś się może kiedyś wymyśli, coś ciekawego. Musiałbym mniej więcej ogarnąć, jak to się mniej więcej robi tam wszystko, jakieś tam programy pościągać. I może coś się kiedyś wymyśli. Dalej jest, jaki masz komputer? No komputerów posiadam ogólnie dwa. Jeden, na którym aktualnie robię ten Q&A, to jest laptop Lenovo, a drugim jest komputer Acer. Dokładnych jakichś danych z procesora, karty pamięci, RAMu też ci nie podam, ponieważ nie mam przy sobie tej kartki, przy której miałem to zapisane, a było to w jednym pytaniu kiedyś w Q&A. Jeśli tak bardzo, drogi widzę, że tak interesuje te wszystkie parametry, to albo napisz to w komentarzu, że chcesz dowiedzieć się parametrów, albo gdzieś poszukać któryś z odcinków. Jak ty chcesz się dowiedzieć? Twoja sprawa. Masz pełny wybór. Pytaniem następnym jest, co tam u ciebie? No, nawet nieźle. Nie mogę narzekać. I pytanie zamykającym dzisiejszy odcinek. Czy sześcian prostopadłościanu trójkąta o kątach o pojemności 100 litrów ma wpływ na politykę zagraniczną Rosji? Jak to pytanie czytałem, no musiałem kilka razy przeczytać, żeby mniej więcej próbować zrozumieć, o co w tym chodzi. No nie jestem pewien dokładnie, no, że sześcian oczywiście z prostopadłościanu coś mógłbym wyjąć, ale z trójkąta jakąś bryłę, no trochę to nie po kolei. Nie mam pojęcia, czym to się nazywa dokładnie w Rosji. Jeżeli chodzi o bryłę, no kąty może mieć jakieś tam, no pojemność to oczywiście, nie wiem, pojęcie. I nie wiem, co te wszystkie bryły, figury mają wspólnego z polityką zagraniczną Rosji. Czy to jakieś mają być układy z jakimiś państwami, czy jakieś, nie wiem nawet dokładnie, nie jestem zaangażowany w politykę. Jakoś nie lubię po prostu tak zaangażować się zbyt mocno w politykę. Jakoś za bardzo dużo, no, o tym nie słucham. No w sumie nie mówię, że w ogóle nic mnie nie interesuje polityka, bo czasami zdarza się coś słyszeć, zawsze w jakimś radiu, czy w telewizji coś zobaczyć, więc zawsze coś tam widzę, ale o czymś takim to ja w życiu jeszcze nie słyszałem, więc no pytanie raczej zostanie bez jakiejś tam jednoznacznej odpowiedzi. A więc moi kochani, to by było na dzisiaj w tyle, w tym no, pierwszym odcinku po tak długiej przerwie. Piszcie oczywiście w komentarzach kolejne pytania, jeśli jakiekolwiek macie. A ja się postaram na nie oczywiście odpowiedzieć najlepiej, jak będę umiał. A więc to by było na tyle z mojej strony. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Na razie.